To zdjęcie może oznaczać tylko jedno, że zaczyna się marzec w naszych podsumowaniach wideoblogowych taki. W marcu jak w garcu poprze plata, stoliczku naklei się baba z wozu koniom, że jak mówi ludowe przysłowie. Kapitalnie, kapitalnie. Się rozpoczyna ten wideoblog marcowy. Wy prawdopodobnie pieczecie teraz pierniki i przystrajacie choinki, a my pracujemy. A nas ogają po prostu, wycierają nami podłogę. Wycierają nami. 23 grudnia, my dalej siedzimy i nagrywamy kolejny widobok błyskawiczny. W marcu działo się już dużo więcej aniżeli w lutym, jeżeli chodzi o filmiki na Łączy Nas Piłka, bo marzec to jest taki wdzięczny miesiąc do pracy, zgrupowania kadry młodzieżowych i pierwszej reprezentacji. Także Łukasz, zaprezentuj, co masz tam w swoim marcowym koszyczku. Znaczy, generalnie nie chciałem za dużo mówić o reprezentacji, bo to podsumowanie wjeżdża i też tam wszystkie foty są już przeeksploatowane i wykorzystane na wszystkie sposoby, ale chciałem ci powiedzieć, że w marcu wjechało na Łączy Nas Piłka wjechało pewne dzieło, które jest jednym z niewielu filmików, które dzisiaj oglądam, się nie wstydzę. Nie. Co to takiego? Było takie właśnie. Nie, chciałem powiedzieć o naszej przygodzie z Błękitnymi, a w zasadzie o przygodzie Błękitnych z Pucharem Polski, bo to już pierwsza część takiego... Nie wstydzisz się go, bo współtworzyłeś go wraz ze mną. No pewnie dlatego. Znaczy, znalazłem kilka, których ty partycypowałeś, że się wstydzę. No ale... No tak, tak, tak. No, okay. W każdym razie Puchar jest wasz, to był zapis tej przygody Błękitnych z Pucharem Polski, a ta pierwsza część traktowała o tym drugim meczu z Krakowią. Tak, mecz kamarzowy przy ulicy Kałuży. Fajne widowisko i pewnie chciałeś pokazać scenkę z szatni. Jak dobrze chciałem, pokazać z szatni sprzed meczu, kiedy Tomasz Ufnal pokazał, jaki jest ulubiony okrzyk piłkarzy Błękitnych. No nie kurwa! Ale chciałem także pokazać coś, co było po meczu. Czyli jak o powołaniu od Adama Nawałki dowiedział się bardzo Miezdunek. A też na wałko, czy na Irlandię będę. No nie dam rady, bo milkowy mecz mamy przecież. Nie masz czasu. Kurde, jak to zrobić ty? Jak to zrobić? No nie wiem, jak on miał to pogodzić, w końcu nie pogodził, niestety nie pojechał na mecz z Irlandią i jego zabrakło właśnie w tym kluczowym momencie. Być może wcześniej byśmy już świętowali awans, zagrało. I zabrakło go też w meczu z Lechem Poznań na wyjeździe. Faktycznie, no to już wiadomo, skąd te wszystkie niepowodzenia, jednak Bartłomiej Zdunek. Zdunek dependencja. Zdunko dependencja, dependencja, tak. Tak, na wielu frontach. Zresztą myślę, że Błękitnym do dziś się odbija czkawką ta przygoda w Pucharze Polski. Ale widziałem, że odbili się już od dna, są na bodajże 17 miejscu. Czy 16 w drugiej lidze. I pożegnali się z Pucharem Polski, pomimo tego, że zaczęli całkiem nieźle. No ale mieli swoje chwile ale słabe to i warto je przypomnieć. Super właśnie. Ekipa, naprawdę. Bardzo miło wspominam tę naszą współpracę z Błękitnymi. Żeby tak w każdej piłkarskiej drużynie była taka współpraca, to mielibyście po prostu co miesiąc film dokumentalny na temat polskich drużyn, no, ale wiadomo, że to też wynika. Przygodę Błękitnych mogliśmy oglądać na antenie Polsatu Sport, ale na tej samej antenie mogliście obejrzeć także naszą reprezentację do lat 17. I zresztą zobaczcie, jak skomentował tę eliminację Krystian Bielik. Wyjeżdżamy stąd z podniesioną głową na pewno, bo myślę, że komentarze, które pojawiają się na stronach internetowych, że gramy żenady i na to się nie da patrzeć, to są informacje i komentarze wyssane z palca, ponieważ uważam, że albo piszą to osoby, które się nie znają na piłce, albo nigdy nie kopały piłki. No i z czego się cieszysz, tak jak inni internauci, chłopaków, na, którzy wiesz. Na 90minut.pl pojawiło się wiele komentarzy, oczywiście jednym z powodów, dla których reprezentacji nie poszło albo poszło słabo, było krzyknięty Kuba Polkowski. Jak to było? Że to Polkowski pompował tę reprezentację i mówił, jaki to jest wspaniały i fantastyczny, zdolny rocznik, a tu co? A tu nic. No niestety. Ale zawsze powtarzamy przy okazji tej reprezentacji. To mój największy zawód. Ale nie, ja myślę, że i tak na dobrą sprawę to będzie to weryfikować to, co zawsze mówimy. Znaczy, to ilu piłkarzy zagra w pierwszej reprezentacji. Dzisiaj mówimy o tej reprezentacji, która zdobyła brązowy medal w Słowenii, tak, za Marcina Dorny. I wszyscy mówią, nie, w ogóle gdzie ci chłopcy się porozchodzili. A dzisiaj w pierwszej reprezentacji mieliśmy trzech chłopaków z tej kadry, na tym ostatnim zgrupowaniu. Bo był Karol Linetty, bo był Mariusz Stępiński. Paweł Dawidowicz. I Paweł Dawidowicz. Nie, Paweł Dawidowicz. Jeszcze go nie było. Nie. Znaczy, jeszcze był on powoływany, ale nie wiem, czy pojechał na sam turniej. Chyba go nie było na turniej. Nie, ale kto jeszcze był? Zweryfikowaliśmy doniesienia Łukasza, jak zwykle okazało się jednak nieprawdziwe.
dwóch piłkarzy, ale dwóch w tym samym czasie było na kadrze U21, czyli potencjalni reprezentanci. Czyli tak jest czterech potencjalnych reprezentantów z jednego rocznika, który uznany jest za stracony. Czyli jakby z każdego rzekomo uznanego za straconego rocznika było dwóch reprezentantów, to byś już miał kadrę meczową. Czterech, ale taka też prawda. Normalnie Igor Łasicki jest, czyli... Czyli pięciu. De facto piąty, szósty, Chogoszkiewicz też jest gdzieś tam W20 powiedzmy. Vincent Rabiega też był powoływany, więc no, gdzieś tam ci chłopcy cały czas... A mówimy o... No właśnie, a mówimy o takim roczniku niby straconym, a dzisiaj no, nie ma... Topornym, pamiętam, że to był taki rocznik toporny. Mało. Ośmiu, nie wiem, nie ma rocznika, żebyś miał, nie wiem, sześciu piłkarzy z tego rocznika w reprezentacji. Nie. Polski. Tak? 8-8 jest mocny, bo jest Kamil Glik, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski. No i to jest trzech piłkarzy, tak? Tak, tak. Z tego rocznika. I chyba więcej nie ma. Z 90 jest Wojtek Szczęsny i Grzesiek Krychowiak. No i pewnie byśmy mogli tak pewnie dwójkami, trójkami najwyżej, więc to jest normalna rzecz. A jak z 98 będzie dwóch lub więcej, to już znaczy, że był to rocznik niezły. Tak, tak w ramach obrony. Tego, nie mojej tezy. Nie, tej reprezentacji, którą spompowałeś. Jeszcze pogubiłem, jasne. Nie, to ja będę ich bronił dalej, bo uważam, że jeszcze osiągną sukces w kategorii U19. Nie tylko. Co tam jeszcze mieliśmy? Aha, wiem co mieliśmy. Jeszcze Maxim? Dwie rzeczy, bo mówiliśmy o reprezentacji Polski. To chciałem powiedzieć, chciałem przytoczyć jedną wypowiedź Kuby Wawrzyniaka, który totalnie zaorał Sebastiana Mille i jego zdolności motywacyjne. Ale to ja muszę wam powiedzieć i zdradzić jeden sekret. Ostatnio z szatni Lechii. Sebastian nie odzywał się długo w szatni, zawsze się odzywa i walnął taką mowę motywacyjną. To później, 3 dni potem został wezwany na radę drużyny i poproszony: Seba, nie rób tego więcej. Poruszył temat pociągu, że jesteśmy jak dobrze rozpędzone, jak pendolino. Mocne słowa. Jak na 12-latka. Pozdrawiamy Kubę Wawrzyniaka i Sebastiana Mille. I chciałem tylko jedno tytułem uzupełnienia magazynu Łączy nas Dykcja, który polegał na powtarzaniu sformułowania: przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A powinno brzmieć? Przed użyciem ulotki zapoznaj się z treścią. Przed użyciem ulotki. Dziękujemy. Straciłeś swoją szansę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja nie miałem okazji się przygotować do tego. Łukasz ćwiczył przed lustrem przez jakieś 15 minut. To tak. Nic dziwnego, że teraz jak z automatu poszedł. Tak. Zawsze masz coś na swoje usprawiedliwienie. Jak jestem perfekcyjny. Wspaniały. Mr. Perfect. Mr. Perfection. No to co? Chyba tyle, jeżeli chodzi o marzec, bo nigdzie nie byłeś u żadnego z piłkarzy w marcu. Obijałeś się. Nie no, bo było zgrupowanie. No to ci nie tłumaczę. A u Fabiana nie byliśmy w marcu? W kwietniu. No to będziemy... Wtedy jak wy będziecie jeść potrawy wigilijne, wtedy my będziemy rozmawiać o Łukaszu Fabiańskim. No ale może zaprezentujmy, bo tak żebyś się nie poczuł taki strasznie tragiczny w tym powtarzaniu tego sformułowania, to może Michał Kucharczyk niech zaprezentuje. Przed użyciem... Dobra, możesz jeszcze raz? Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią opakowania lub... Ulotki dołączonej do opakowania. Ulotki opakowania, bądź Ulotki dołączonej do opakowania. Ulotki dołączonej do... Od początku. Od razu mi lepiej. Mógłbym ci powiedzieć, sam jesteś fatalny w tych dykcyjnych sprawach. Tak. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia.